wiecie co, nosa zrobię. O! 12 tysięcy łapek pod tym filmem i robimy kolejny tego typu pojedynek! Szczęśliw ten z ostatniego odcinka, który zgarnął pięknego skina Santa Stew, został Grzegorz G5624. Gratuluję serdecznie i pamiętaj proszę, żeby ustawić e-mail w opisie swojego kanału, żebym mógł na niego wysłać ci nagrodę. A dzisiaj mamy już 20 grudnia i to oznacza, że zostały tylko 4 dni do gwiazdki. Nie ukrywam, że bardzo mnie to cieszy, a cieszy mnie również to, że mogę właśnie teraz sprawdzić, co kryje się pod 20 prezentem z mojego kalendarza adwentowego, dzięki czemu dowiem się, co dzisiaj za prezent będę miał dla kogoś z was totalnie za darmo. Także uwaga, uwaga, pora już go odkryć i jest to karnet zadymiarski Premium Plus. Okej, taki karnecik to jest naprawdę spoko sprawa, bo jest tam masa gemów, masa skinów, masa kredytów na nowych zadymiarzy, gwarantowany legendarny stardrop i mega dużo różnych stardropów. Także jeżeli chcecie ode mnie zgarnąć za darmo doładowanie właśnie na taki karnet zadymiarski Premium Plus, to wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujecie mój kanał, wciskając ten kuliczek subskrybuj tam na dole. Pamiętajcie proszę o tym, żeby subskrybować kanał, bo bardzo dużo osób nie subskrybuje. Ostatnio jak losuję zwycięzcę, to muszę losować po parę razy, bo cały czas trafiają się osoby, które nie subskrybują kanału. Także miejcie wpisany kod Damian w sklepie Brawl Stars i napiszcie w komentarzu coś, o co w sumie niedawno was pytałem, ale teraz muszę sprawdzić to na pewno, bo jak wiecie, zostały tylko 4 dni do gwiazdki. Więc proszę napiszcie w komentarzu, czy macie już w swoim domu choinkę i czy jest ona już ozdobiona i gotowa na gwiazdkę. Jak ostatnio was o to pytałem, to ja jeszcze nie miałem gotowej choinki i dużo osób w komentarzach też nie miało. No ale teraz u mnie choinka jest już gotowa. Powodzonka wszystkim, a teraz lecimy z odcinkiem. Hej, cześć, witajcie, jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ze mną Vera. Hello. Jak jest Vera, to oznacza, że dzisiaj się szykuje naprawdę fajny odcinek do nagrania. Ponieważ jak widzicie, pod nami są dwa ekrany, bo będziemy dzisiaj robić giga opening całych nowych karnetów zadymiarskich Premium Plus właśnie na dwa ekrany. Specjalnie pod dzisiejszy odcinek mamy przygotowane nowe konta testowe. Jak widzicie, jedynym zadymiarzem, którego mamy odblokowanego na naszych kontach, to Shelly. A jest tak nie bez przyczyny, ponieważ dzisiaj sprawdzimy, jakich fajnych zadymiarzy uda nam się odblokować właśnie tylko z tego nowego karnetu zadymiarskiego Premium. Bum, ale pięknie wygląda ta animacja, karnet zadymiarski odblokowany. Co tutaj? Zbierę kredyty? Dobrze, będę zbierał. O nie! Ja już coś... Dobra, odebrałem pierwszą nagrodę. Czemu się tak na mnie patrzysz? Wszystko będzie dobrze, to tylko 100 kredytów, jeszcze nie ma żadnego zadymiarza. Karnet zadymiarski plus też już jest odblokowany, jeszcze dodatkowe plus 20 postępów. O, ja już widzę tego legendarnego stardropa na koniec. Już nie mogę się go doczekać. Ale zanim zaczniemy odblokowywać właśnie te nagrody i odbierać to wszystko, to muszę wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż robimy dzisiaj między sobą pojedynek i zobaczymy, komu uda się właśnie na tych nowiutkich kontach wydropić więcej fajnych zadymiarzy. I ustaliliśmy pewną punktację. Za każdego rzadkiego zadymiarza, którego wydropimy, otrzymujemy po jednym punkcie. Za każdego odblokowanego bardzo rzadkiego zadymiarza otrzymujemy 2 punkty. Analogicznie za każdego epika 3 punkty. Za mitycznego brawlera 4. No a jeśli dzisiaj uda się komuś z nas odblokować legendę, to otrzymujemy za nią 5 punktów. No i osoba, która będzie miała punktów mniej na koniec tego odcinka, będzie musiała wykonać pewną karę. I mam nadzieję, że to nie będę ja. Czemu nie? Przecież przegrany dzisiejszego odcinka będzie pił sos, który w sumie Weronika wybrała, żebyśmy kupili. Bo mamy jeden mega, mega pikantny sos. No i właśnie przegrana osoba będzie musiała wypić całą łyżkę tego sosu. Jest w ogóle jakiś zadymiarz, którego chciałabyś najbardziej dzisiaj odblokować? Bo ja to bym chciał Kita. Nową legendę. A ja najbardziej chciałabym odblokować Spike'a. Spajkusia? No, w sumie on tutaj nawet jest tańszy. Jakbyś jakimś cudem uzbierała gemy? Nie, aż tyle gemów nie ma za kartę zadymiarski. No to co, możemy zaczynać? Jesteś gotowa? Ty, bo ja już sobie odebrałem te kredyty, to może ty też zacznij od tych kredytów. Żeby było porówno. Dobra, to już Vera tutaj przeklikuje te rzeczy, już Nita leci. I jak coś widzowie, to możemy, słuchajcie, też korzystać właśnie z tych wszystkich gemów, które są tutaj. Jeżeli uzbieramy sobie na jakiegoś zadymiarza, to też możemy go odblokować za te gemy. Wszystko, co jest w tym karnecie, możemy wykorzystać. No to co? Zaczynamy. Gotowa? I słuchaj, bo karnet zadymiarski to można sobie w sumie właśnie tak odbierać, jak się chce. Czyli wiesz, można zacząć od jakiegoś stardropika na start. O, ty też sobie wybrałaś. No dobra, no niech będzie. Dobra, no dobra. Sprawdzamy, jak to będzie. Pierwszy stardrop. O! Ej, mamy tego epika już. Uwaga, podskoczy? Nie, dobra, ale zaczynam od epika. U mnie się znaczyło na rzadki. I tak lepiej niż ty. Mam trafiłem emotkę do jedynego zadymiarza, jakiego mogłem w sumie, nie? Shelly. Dobra, to ja sobie poprzeklikuję te takie rzeczy, które w sumie są useless. No bo tutaj mamy, słuchajcie, emotkę z tego nowego karneciska, która będzie tak wyglądać. Swoją drogą w ogóle to jest sezon 23, jak widzicie. Czyli to jest właśnie ten sezon ze skinami do Kita. A ja już mam pierwsze błyskotki. Błyskotki, to co ty już skina będziesz jakiegoś kupować? Na razie to tylko do Shelly byś mogła kupić. Ale dobra, to ja też sobie już odblokuję. I jak widzicie, jak ma się ten karnet zadymiarski Premium Plus, to są dwa razy tutaj ten blink do odebrania, czyli aż 2500 na start. Dobra, sobie wezmę punkty mocy, no to już Shelly mogłaby być ulepszana. Ty, no to słuchaj, ja już będę miał pierwsze punkty, bo ja już mam Nitę na swoim koncie, także jeden punkt dla mnie, jeden dobra. Do zera. No dobra, no to ty też. Dobra, no to widzę, że szybko to leci i na razie mamy remisik. Dobra, ale u mnie zaraz będzie leciał już El Primo, to wiesz co, ja sobie chyba, nie wiem, czy ja bym chciał kredyty, może czekaj. O, tutaj odblokuj dowolnego zadymiarza epickiego i przed chwilą Larry i Lori mi się tutaj wyświetlali.
zadymiali. O, widzisz, no. To jest nawet spoko. Albo, bo to trzeba dobrze rozkminić, żeby jak największe rzadkości tych zadymiarzy tutaj uzyskać. Dobra, wiesz co, ja sobie na razie zgarnę gemy i dzięki temu, że to jest właśnie ten karnet z plusem, to jak widzicie, no, jest tego tutaj fajnie. A wy taki karnet w ogóle ode mnie dzisiaj możecie zgarnąć, więc wiecie co robić. Łapeczka w górę. Ty też lecisz z gemami? Lecę z gemami, tak. O, ja mam bardzo rzadkiego Stardropa. Znaczy bardzo rzadkiego, po prostu rzadkiego. Chciałabyś bardzo rzadkiego. No ty też masz, no to dobra, pokaż. Dobra, zobaczmy. Ale ty dalej też, ty, ja miałem przynajmniej już epika, nie? Ja sobie podbieram na razie cały blink, jaki tutaj mi się dobra, znajduje. To masz taktykę. Ej, to możemy za ten blink na koniec sobie wybrać po jakimś jeszcze skinie, nie? I zobaczymy, kto wybierze fajniejszego skina do zadymiarzy, którzy w sumie nam dzisiaj wydropią. To ja sobie jeszcze tutaj, słuchaj, biorę gold. Dobra, sobie w sumie też odbieram ten gold. Tu mamy kolejną jakąś emotkę, ale ta emotka w sumie mnie na razie interesuje. Najbardziej to mnie interesują te Stardropy tutaj. I ja tu już otwieram kolejnego Stardropa i... To czekaj, to ja też. Dobra, to mamy zostawcie razem. Koniecznie łapeczkę w górę, to będzie więcej takich właśnie pojedynków na dwa ekrany z Damianem. Ej, bo ja już go otworzyłem, bardzo rzadki. Ej, ale na razie na słabiutko idzie, ja już to otwieram. Mam punkty mocy. Słuchajcie, jak chcecie kolejny pojedynek jakiś z Werą na dwa ekrany z karą ciekawą, to napiszcie jakieś propozycje, jakie możemy kary robić w kolejnych odcinkach właśnie w komentarzach. I może 12 tysięcy łapek? Tak. No, myślę, że to jak dobijecie 12 tysięcy łapek, to robimy kolejny pojedynek na dwa ekrany. A może też weźmiemy Gracusia i zrobimy na jakiś pojedynek na trzy ekrany. To by było w sumie spoko. Ej, wiesz co? Ja sobie robię teraz kolejny punkt i odbieram El Primo... nie? Nie odbieram jeszcze El Primosa? Jak to nie? Dobra, to teraz odbieram El Primosa. I w tym momencie będę miał 1600 właśnie tych punkcików. Dobra, czyli łącznie ja już mam punktów na swoim koncie 2. Okej. Okay. Czekaj, jaki 1600? Mi chodziło, że 160. Dobra, jestem zlagowany jakiś. Ale teraz mogę sobie Jessie odblokowywać. Wiecie co, widzowie? Ja teraz tutaj coś muszę wykombinować dobrego, żeby pokonać Werę. Sobie klikam tak. I teraz w tym momencie nowy zadymiar już pada na moje konto. Nie, to nie jest nowy zadymiar. Ale słuchajcie, jest to nowe przebranie, jak widzicie, boxer kit. I co ty tak się przyglądasz temu? Bo widzę, że jest zablokowany, wymagany zadymiarz kit. Dokładnie, wymagany. I jeżeli teraz kliknę, słuchajcie, to tutaj mamy ikonę gracza i odblokowano nową emotkę. I patrzcie, co się teraz dzieje. To jest właśnie genialny sposób, żeby zgarnąć legendarnego zadymiarza. Bo jak wiecie, po ostatnich zmianach da się dropić skiny do postaci, których nawet nie mamy na swoim koncie. Jeżeli ktoś będzie miał ten nowy karny zadymiarski Premium Plus, to pojawi mu się właśnie taki ekran, jak tutaj widzicie. I będzie można przyłączyć jakiegokolwiek zadymiarza tylko chcecie właśnie na nową legendę kita. I to jest coś genialnego, po prostu musiałem wam to pokazać. Plus chciałem sprawdzić, czy to działa totalnie z każdym zadymiarzem. No i jak widzicie, ja z bardzo rzadkiego zadymiarza aktualnie przerzucam wszystkie moje kredyty na tego legendarnego. No i ja muszę to zrobić, nie? Przełącz, aby odblokowywać zadymiarza kit. Anulować odblokowanie zadymiarza Jessie i przekazać kredyty na poczet zadymiarza kit. Odblokuj zadymiarza Jessie ponownie po odblokowaniu zadymiarza kit. No spoko. Ej, mega fajnie, że wprowadzili taką funkcję, że te przebrania sprawią, że szybciej będziemy mogli odblokować jakiegoś zadymiarza. No to ja tutaj przełączam. I ty mi skupiłeś teraz taktykę? Cwaniaku? Nie, właśnie ja nad tym myślę i stwierdzam, że nie, że ja chcę po prostu odebrać na razie tych, których mogę. Okej, okay, no dobra. No to ja, słuchaj, na kita mam 80. Ej, ale ja będę miał jeszcze przecenę na kita, bo to jest pierwsza legenda na tym koncie i on nie będzie za 3800, tylko za 1900. Ej, to jest dobre. Może ja nawet uzbieram na tego kita na dzisiejszym odcinku, za legendę jest 5 punktów. No to by było spoko. Dobra, wiecie co, to odbierzmy sobie też od razu nowy tytuł gracza. Jeżeli nie wiecie, to właśnie w tym karnecie będzie taki tytuł Złoty Smok. No i co? No i wracamy do Stardropów. Teraz trzeba się wysilić, trzeba liczyć może na jakieś kredyty, albo na jakichś fajnych zadymiarzy właśnie stąd, żeby tutaj punkciki wpadały. Dobra, to ja może wykorzystam taktykę trzech obrotów. Raz, dwa, trzy... I uwaga! Double kliki! Nie, no nie, to nie oddało. Ale u mnie jest epicki. Dobra, ale to będzie i tak emotka, patrz. CO?! Ty masz skina do Nity! A, kurde, już myślałam, że postać. Ajajaj, najgorzej. Jakby ci postać wypadła, to byś miała punkty, ale nie ustaliliśmy ci punktów za skiny. No przykro mi. Ewentualnie możemy ci takie pół punkta dopisać. Niech ci będzie. Jakby był remis, to ty wydropiłaś skina. No masz trochę lepiej niż ja z tą moją emotką. Dobra, no to co tutaj się dzieje dalej? Mamy, słuchajcie, te punkty. A ja lecę z odblokowywaniem Jessie. Okej, dobra, ja już mam jakiegoś Stardropa. No to ja sobie, wiecie, to no-sell zrobię. O! Hello! Witam serdecznie! Nie, to musi być jakiś zadymiarz, albo skin. To będzie albo zadymiarz, albo skin do Shelly. No nie może być nic innego! A. Fajnie, cieszę się, że naprawdę ty się cieszysz. Nie, ale nie mogą mi dać tych kredytów. Dobra, ale ja sobie odbieram, słuchajcie, kredyty na kita. Cały czas tutaj zbieramy na tą pierwszą legendę. Ja, słuchajcie, właśnie odblokowałam Jessie, co oznacza, że mam na swoim koncie już 5 punktów. Ej, nie wiem, właśnie, przecież jak ja biorę, wziąłem tego kita, to przecież punktami chyba przegram z tobą, jak ty będziesz brała tych innych zadymiarzy, bo oni są w sumie tańsi. No właśnie. O nie, ty, nie, to ja to chyba źle rozkminiłem. Ale przynajmniej będę miał legendę. To trzeba było zrobić legendę za 10 punktów. Źle to przekminiłem, widzowie. Na przyszłość będę wiedział. Dobra, zobaczmy, co teraz mi wypadnie.
Czy ja w ogóle uzbieram na tego kita? Mam 480 punktów. Dobrze, są te gemy, słuchajcie, podwójne, bo może później najwyżej za gemy go odkupię sobie właśnie na tej drodze star, bo wtedy będzie tańszy i mniej gemów będzie kosztował. Łohoho, jaki fajny spray. A ty już spoko lecisz? Ja już właśnie lecę z kolejnym zadymiarzem. Nie podoba mi się. A jak wezmę to... Ach, tutaj można, słuchajcie, sobie wziąć za darmo epickiego zadymiarza. Jakiego się chce. Okej, okay, a za epickiego zadymiarza mamy 3 punkty, więc to też jest spoko. Uuu, albo można wziąć jakiegoś innego brawlera. Tu można... Aha! O, 1000 kredytów tu jest jeszcze na koniec! Dobra, ja tego nie wiedziałem! Ja wcześniej tego nie przeklikałem tak! To ja to tak robię, to ja biorę 1000 kredytów w tym momencie. Za darmo, uwaga, i wszystkie wpadają na konto do kita. Okej, okay. I jak to teraz wygląda? Tak wygląda, że brakuje mi niewiele. Ej, dobra, nie, ja robię tego kita, ja go odblokowuję teraz, dobra. Uwaga! Mam go już? No nie, 20 mi jeszcze brakuje. A ty, cwaniaczku, jak tam z tym poko? Zaraz policzymy punkty. Ja teraz właśnie mam 5 punktów. Wcześniej się pomyliłam z liczeniem i teraz dopiero mam już 5. A ja chciałem otworzyć fajnego star dropa, a tu... O, gold. Dobra, ale wiesz co, nie interesuje mnie ta twoja Jackie, bo patrz co się teraz dzieje. Nowa legenda kit. Legendarny zadymiarz właśnie został odblokowany. Pierwsza legenda na tym koncie. Jako super gwiazda kreskówek kit jest ciągle zajęty rozdawaniem autografów fanom wytwórni StarTune Studios. Marzy jednak często o tym, by znów być kimś tej branży i zdobyć szacunek za talent aktorski, nie tylko za wygląd. Także ten słodziak z wielkim talentem aktorskim trafia na moje konto i trafia też na moje konto w tym momencie 5 punktów. I wiesz co? Chodź, idziemy to przeliczyć. O, Jesse już mi się odblokowuje, pięknie. Ja mam tak, 5 punktów za kita i 2 punkty oddzielnie, no bo za szali się nie liczy, nie? Czyli ty masz 7. Ja mam 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, czyli na razie wygrywam, ale trochę chyba więcej rzeczy odebrałem, więc nie wiem, czy to dobrze. To ja polecę teraz zostać drugi. To ja też. To dawaj na 3-4. 3-4. Nie! 3-4. Nie, ty z legendy teraz trafisz. 3-4. Nie, zostaj przy... Podskoczy ci, podskoczy. 3-4. Wiedziałem, że ci poskoczy, wiedziałem, że nie zostanie na tym epickim, bo ja za wcześnie ci dało tego epika, no dobra. Dobra, patrzymy co tu jest. Uwaga, uwaga, punkciki. Ej, ale teraz wiesz co, ja bym się na przykład ucieszył, jakby kredyty wypadły, nie? No. Dobra, mamy kolejną emotkę, w ogóle poprzednia zostawia łapkę. Ta tutaj jest jakaś, nie wiem, taka zaskoczona bardziej, czy coś ten... Polipka! Ja double clicka zrobiłem, jeszcze mam 2 szanse na legendy, nie? Patrzcie widzowie, jaki mam fajny prezent Spike, żeby on mi tutaj przyniósł... Nie, no Spike'uś. No będzie ciężko chyba z tą legendą. Chcesz mi kliknąć? No kliknij mi, dawaj. O. Przez ciebie nie ma legendy. I dobrze. Uwaga. Rapsik! Let's go! I to jest mityczny zadymiarz! Koleżanko, chyba ktoś tutaj będzie musiał dzisiaj sosik wypić. No przykro mi to mówić, ale jednak zaczarowałaś pięknie. Tylko, że dla mnie. Nie, ja to dotknęłam, więc to ja to trafiłam, nie, nie, tak? Nie, 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 to jest, tutaj jest moje konto, twoje jest tutaj. No przykro mi. Ej, tu kolejne 4 punkty wpadają? Pięknie. Rafsik, pierwszy mityczny zadymiarz tutaj już jest odebrany. No i klasa, no i tak to ja mogę uprawiać ten sport zwany otwieraniem Brawl Passów. Dobra, no to powiem wam szczerze, że ten Brawl Pass jest milion razy lepszy od tego, co było ostatnio, w którym no nie było żadnych star dropów ani niczego. I mega się cieszę, że go zmienili. Też się mega cieszę, że Vera tutaj jest tak pokonywana. Jaki ty masz na to plan? Co ty tu chcesz zrobić, żeby na punkty wygrać? Jackie. No dobra, no to na razie sobie Jackie odblokowujesz. I w sumie już ją masz. Ale za Jackie to ile ty masz punktów? Mało, tylko 2. Nie wiem, czy jakoś... Więc teraz mam jakąś 7. Słabą taktyką chyba idziesz, bo ja patrz, ja już mam mityka, mam legendę, a ty dalej siedzisz w tych jakichś rzadkich zadymiarzach i bardzo rzadkich, koleżanko. Dobra, otwieram sobie kolejnego stardropika. Jakoś ten sposób z double clickami dobrze oddaje, no ale już teraz coś nie oddaje. Ja aktualnie mam 8 punktów, jeżeli dobrze liczę. Teraz będę odblokowywać epika, który da mi 3 punkty. Ej, ty mówisz, że Jessie już odblokowałaś? Już dawno. Aha, dobra. Bo ja za chwilę będę też ją odblokowywał, tylko sobie jeszcze tutaj star dropa jakiegoś walę. Pik, pik, star drop jest walony taką. Dobra, jeszcze gamy trzeba odebrać. Dobra. Ja myślę, że któryś z tych 3 star dropików, które są u mnie, to będzie legenda, z której wypadnie postać. Tak? Więc wybieram... Którego bierzesz? To. 45 wziąłaś? Dobra, to ja też biorę 45. Otwieramy tego samego. Ukradłem ci. I żeby u mnie była legenda. Bum, 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 bum. Czemu ty nie... No, ty masz rzadki, no bo ty masz słabe i patrz co ja teraz trafiam. Taki wow, sam! Wow. Nie no, nieważne. Tu mamy fajne, bo mamy podwójne rzeczy. O, tu jest właśnie ten kolejny skinek. I jeszcze Jessie jest odblokowana, czyli kolejne punkty właśnie teraz spadają na moje konto. To mi się bardzo podoba. Dobra, Jessie już odblokowana. Dobra. O, patrz kogo ja mam teraz! Ja mam epickiego zadymiarza. Kozacko. Ej, a ja nie miałam możliwości, żeby wybrać. No bo tak sobie poszłaś inaczej. Ja sobie poszedłem i jeszcze mam zniżkę. Dobra. To ja, nie wiem, chyba wezmę sobie B. A czemu nie? B na zniżce, zawsze spoko. No i dobra. No ja teraz biorę skinka. Let's go! Jak widzicie, ja tu jednak
jednego Steldropa pominęłam. I może to był właśnie błąd, może to on jest właśnie przeznaczeniem, który żeby wygrać ten uratuje odcinek. Cię od ostrego sosu? No nie wiem, widzę, że jest bardzo rzadki. Bo ty nie masz złą taktykę na otwieranie Steldropów, tu trzeba Boga Steldropusa poprosić o szczęście, wiesz jak jest. O, dobra, o ja też mam już, czekaj, ja mam wszystkie nagrody odebrane do 27 na razie, a swoją drogą ten karnet, jak widzicie, jest tutaj mniejszy i na koniec mamy po legendarnym Steldropie. Już dzisiaj jednego takiego miałem, ale no, zakończył się nie za dobrze. Nawet nie chcę o tym rozmawiać w sumie. Dobra, ja spróbuję... Co jest ty? Co jest? Ja nie wiem. Właśnie narzekałeś na legendarny Steldrop, no. Teraz przyszedł. Proszę, proszę, proszę mnie przeprosić. Ja tutaj właśnie przynoszę panu jakąś postać. Dobra, zobaczmy, wiecie co? To chyba wszystko przez tego Spike'a, że on został zapakowany w prezent. I jest takim tym i tutaj. Nie, ale cholipka. Dobra, no są. Ja się boję to klikać. Są dwie możliwości. Że gold, znowu. Tak, i powie, haha, nawyzywałeś mnie, to teraz masz. Albo faktycznie pokażę ci, na co go stać. Chcesz kliknąć? Nie, nie pozwalam, no, moje. Dobra, uwaga, daj mi ten gold już. El Primo! Skin to El Primo, widzę, ale jest okej. Okay. To nie jest najgorszy drop, zawsze lepiej niż 1000 golda. No jeżeli chodzi o skiny, to też wygrywam w sumie w tym odcinku. Mam chyba fajniejszego niż ten Panda Nita. Mm. Plus to jest z legendarnego Stardropa i już mam dwa. No dobra, no nie, no nie ma źle, no jest przynajmniej skin, tak? Już nawet nie chcę komentować tych rzadkich stardropów. Ty, ale że ja już dwie legendy z tego karnetu dostałem, to jest jakiś hit. Ja się boję klikać kolejnego Stardropa, że ja znowu tu legendy trafię. Tylko no niestety no ten drop z legendy było taki jak tutaj widzicie dokładnie, nie? 1000 golda. Poskoczy u ciebie? Czy jest możliwe, żeby z epika wyleciała postać? Chyba tak. Dobra, z jakiejś słabszej rzadkości jest, także uwaga, uwaga, no albo gold, albo po prostu 200 golda. I o, na takie sytuacje masz właśnie taką emotkę smutną. Dobra, blink sobie też już odbieramy. W ogóle jak my stoimy w tym momencie z blinkiem? Ja mam 3300 tego blinku, więc a ty to już odblokowałeś ten... To już jest na jakiegoś fajnego skina. Już... Tak, ja, no ja właśnie dzięki temu mam kita. Dobra, to ja też spróbuję tego. Ty, no to, ale ty musisz się tu dobrze zastanowić, co ty byś chciała tu wybrać, bo wiesz, epika masz za 3 punkty, możesz wziąć 1000 po prostu i sobie na coś innego zbierać. Musisz to jakoś dobrze przekminić. Ja chyba wezmę to 1000, wiesz? Bierzesz 1000, ale po prostu tak o? No, może mi się poszczęści. Na pewno. No dobra, no to w sumie albo masz promkę na tego pierwszego zadymiarza epickiego, no to jeszcze ci zostanie tych kredytów trochę i pójdzie ci na kogoś, nie? Już mam Ems. Wiesz co, ja sobie w międzyczasie kita ulepszę. A czemu nie? Jak mam punkty? O, dobra, gadżety odblokowane. W sumie z tego karnetu do tej pory to już ponad 10 tysięcy golda padło, więc to też jest spoko, nie? Że dużo tego golda wpada. A ja będę odblokowywać teraz Colta, co oznacza, że już od razu go mam. Kolejny punkcior. Zaraz będziemy jakąś przerwę robić. To może na 10, przed ostatnimi 10 zrobimy sobie przerwę na podliczenie punktu, żeby zobaczyć, jak to tam wygląda. Dobra. Dobra, ja tu cały czas to wszystko ulepszam. Teraz chyba, a nie, jeszcze nie będę miała 8-bitowca, troszeczkę mi zabraknie, ale zaraz szybko to nadrobimy. Dobra, ja tu pokupuję jakieś rzeczy do kita, żeby mi czasem nie wydropiło. Uwaga, teraz musi być... Nie! Nie, co ja zrobiłem, widzowie? Zrobiłem fail, bo myślałem, że mam mega dużo golda. Co zrobiłeś? Będziesz mogła chyba wygrać. A co ty zrobiłeś? Wydałem 67 gemów. Ale odwaliłem, bo te gemy można było później wydać na jakiegoś zadymiarza na drodze star. Nie, co ja zrobiłem? Dobra. Ale, nie, dobra, już tam nie wchodzę na razie. Nie wchodzę, bo jeszcze to przegram. Dobra, ale mamy bardzo rzadki. I to daje mi podpływ. O, dobra. Ej, ja też mam! No ja mam gold, bo ty masz smutną M. Fajnie, że pokazałaś. Z przyzwyczajenia, no. Dobra. O, ale tutaj emotka potężna. No dobra. No teraz goldik, ale odwaliłem. Jestem mega zły na siebie za to, co zrobiłem z tymi gemami, nie? Bo... I za pierwszym kliknięciem był mi będzie tego. Legenda, będzie, podskoczy. A ja mam tylko 50... Nie, podskoczyło, no, nie ale nadal jest szansa, że wypadnę postać. Ej, ja podbierałem mega dużo gemów za plus... Darylek, ale to nie ma jeszcze bardzo dużej ilości punktów dla ciebie. Dobrze, dwa punkty do mnie lecą. Ja miałem mityka, wiesz jak jest. Oj, mamy nową ikonkę, słuchajcie, gracza. Też fajna. Ej, zestresowałem się trochę, co ja zrobiłem z tymi gemami? No jeszcze to przegram. A wydropiłem tutaj nową legendę już. No nie, ej, mało mi rzeczy już zostało do końca. Ja sprawdzam epikę. Ty, co tak zaczęło ci lepiej lecieć nagle? Nie podoba mi się to, bardzo mi się nie podoba. Dobra, już otwieram kolejną rzecz. Nie, no znowu bardzo rzadki. Czy ja już wszystko tu odebrałem, naprawdę? Wszystko? Nie. Odebrałeś już cały ten? Nie, no całego to nie, ale już mi mało zostało naprawdę. Dobra, kolejną emotkę mam tutaj do wzięcia. Taką zadowoloną. Ja też chcę być taki zadowolony dzisiaj po tym odcinku. Proszę mi tego sosu nie dawać, niech to będzie dla Werki, błagam. O, widzę, że nie zaciekawił ciebie też. Cały czas rzadkie albo epickie.
A ile ci zostało jeszcze? Dobra, ty jesteś tu. Ej, no to jesteśmy prawie mniej więcej gdzieś po dobie, bo ja jestem na 39 start dropie teraz. To poczekaj. To jak ja będę czekał, to słuchajcie widzowie, wpadajcie na Instagram Damian 4, ty zapraszam was bardzo serdecznie do mnie na Instagram, bo codziennie rozdaję tam darmowe świąteczne emotki. Codziennie jedna osoba właśnie dostaje jakąś świąteczną emotkę ode mnie, także wpadajcie tam. Myślę, że może też jakieś skinki niedługo będę rozdawał na Instagramie, więc zapraszam serdecznie. To co, już mamy tyle samo? Tak. Mam, a jeszcze tego golda odebrałem. To odbierz tego golda. Dobra. Dobra, i czekaj, wiesz co, odbierz sobie też gemy, bo ja mam gemy odebrane. Ty ile masz gemów? Dużo. No, a ja miałem no, ulepszenie kita, jestem taką parówą. Masz 140 gemów, ja mam 80. Co ja odwaliłem? Dobra, jeszcze możesz sobie odebrać tytuł gracza, jak chcesz, i skina. Żebyśmy mieli te same rzeczy na koniec, dobra? No dobra. To możesz sobie to odebrać, dobra, i ty masz skina. I mogłabyś teraz na kita niby przełączyć, nie? Ale wydaje mi się, że chyba ci się nie będzie to opłacać. No nie uzbieram tego. Bo teraz już na pewno nie uzbierasz na kita, nie? No. I patrz, 3800, chociaż on by był za 1800 niby. No to tutaj masz jeszcze co? Masz 200, tu będziesz miała jeszcze 400, nie, na kita już nie uzbierasz. Chociaż no masz jeszcze te gemy, ale raczej nie, nie? No możesz sobie właśnie te punkciki odebrać już. Jo, chyba będziesz miała 8-bita, no? To jeszcze raz sobie to odbierz i masz 8-bita, dobra, czyli kolejne zadymiasz u ciebie. Kolejne dwa punkty. I teraz będziesz miała epika do odblokowania, ale w sumie już właśnie bez promocji masz bić, czyli aż 1000 kredytów byś potrzebowała. Nie wiem, czy to dasz radę uzbierać. No tu możesz sobie te odebrać, bo ja też sobie te odebrałem tutaj. Nowy skinek do kita. Oh yeah. Nowy kolorek do skina. Dobra, i punkciki do mi wpadają, fajnie, fajnie. To czekaj, no to chodźmy oficjalnie. Ej, co? Ja bi mogę kupić za 49 gemów, ale potem bym miał mityka na promocji, ale nie, no przez to, że wydałem. Nie, ile? 175 gemów? Ty, to ty byś może zrobiła jeszcze jakiegoś mityka, bo masz 150 gemów. 20 gemów ci tylko brakuje. 25. No, jakby ci punkty jakieś padły. Ej, nie, dobra, ja się boję. Dobra, sprawdźmy te punkty. Jeżeli chodzi o moje punkty, no to jak widzicie w tym momencie mam tak: 1 za Nita, 1 za El Primo, 2 za Jesse, 4 za Rafsa i 5 za Kita, czyli łącznie to jest 9, 10, 11, 12, 13 mam punktów. A ty masz ile? 16. Jak to 16? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wszystko było przekminione. Dobra, widzowie, ja chciałem Kita, jeszcze gemy zmarnowałem. Nie, dobra, może jeszcze jakimś cudem to wygram. Miałem dwie legendy, jak ja tu przegram, to będzie mi smutno. Dobra, otwieram kolejnego stardropa, jestem gotowy. No to tak, Bogu stardropusie, proszę mi tu dać szczęście. Nie jej. Nie, mi proszę dać. Dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Bóg stardropus się mnie słucha. Czy będzie wypikł jakiś zadymiarz? Jaki słaby. Nie no, ale będzie emotka do Nity i się za mnie naśmiewa ta emotka. Nie wiem, czy to dobrze. No trudno, dobra. Kolejna tutaj ikona gracza już odebrana. Ty możesz teraz odbierać, co tam chcesz, nie? W jakiej kolejności chcesz. Po prostu chciałem, żebyśmy byli na tym samym etapie. Dobra. Widzę, że masz stardropusa. No dobra, to sobie odbieraj. O, a tu co jest? A tu jest jeszcze dodatkowy gold. No jakbym ten gold wcześniej odebrał, to bym nie zmarnował tych gemów wszystkich. Nie no, nie, dobra. No to jeszcze stardropik tu. Ej, no proszę, nie no, nie podskoczył i znowu jest epicki. Ale blink mi dał. No miły stardrop. Nawet miły, ale no nie tym razem. Teraz się z niego jakoś nie ucieszę. No i słuchajcie, do końca tego karnetu no zostało mi tylko 5 rzeczy do odebrania. Ale na koniec mamy legendarnego Star Dropa i to jest coś fajnego. Ja odebrałam dobra. Właśnie kolejnego skina do kita. Ja też i chyba dokładnie tego samego nawet teraz odbieram. Tak. Oh yeah, witam serdecznie. No to co, no to mamy po jeszcze jednym Star Dropie zwykłym i po legendarnym. To dawaj na 4. Nie, u mnie zostało. Aha, masz więcej ich. No dobra, no to dawaj ty pierwsza, otwieraj. Raz, dwa, trzy. 4. Bardzo rzadki, ale poskoczyło. Mhm. I co, to jest ten tak, to jest ten mój, dokładnie, 47. No to słuchajcie widzowie, no ostatnie nasze szanse tutaj na zmianę rezultatu. Dobra. No i nic, nos straci moc ma swoją. A mi się zatrzymało na epiku i nie chcę dalej podskoczyć. No i niestety nie podskoczy. Znowu blink dostałem, ja tego blinku mam sporo. Jakiegoś skina sobie fajnego mogę kupić. I wiecie co, no wychodzi na to, że ja będę mógł kupić tą bi też, czyli będę miał dodatkowe punkty. Dobra, czyli ja go w sumie, ja w sumie tutaj tak to robię. I teraz tak, mogę jeszcze wybrać sobie jakiegoś tego pierwszego mityka, ale niestety jest lipa. Ej, w sumie bardziej by mi się opłacał mityk jakiś niż ta legenda. Czyli słuchajcie, wychodzi na to, że na ten moment mamy remis i wszystko będzie zależało od tego legendarnego star dropa. Jeżeli ty jakimś cudem wydropisz kredyty i potem sobie dokupisz po prostu zadymiarza, no to masz wina, nie? Ale jeżeli ja bym wydropił na przykład 1000 kredytów, to by było tak samo. Ewentualnie mogę dropnąć jakiegoś zadymiarza. Dwa legendarne star dropy w tym momencie lecą za ostatni poziom karnetu. Także ja już jestem gotowy. Nie wiem, czy wam mówiłem o tym, ale ten karnet chyba to jest właśnie ten karnet, który będzie w lutym, bo pierwszy karnet, jaki się pojawi, będzie z tą koletką, z tą pauletką, nie? Więc jeżeli chcecie właśnie taki karnet sobie zadymiarski sprawić, to jak wygracie ode mnie tą nagrodę, to po prostu poczekajcie z doładowaniem i użyjcie ją sobie w lutym, kiedy będzie właśnie ten karnet zadymiarski z kitem. Dobra, jesteś gotowy? No jestem gotowy, powiedziałem już wszystko, co miałem. No sami? Jak chcesz. Ja tutaj mam spajka na głowie. Ja cię tutaj na prezent przerobię. O, jesteś kokardką teraz, prezentem świątecznym. Ja mam mojego spajkusa. Ty chcesz nosem? Tak. No to dawaj. 3,
4. Boom! I uwaga, kto będzie miał lepszy drop? Nie! Masz, ale zobacz, co ja mam! Ja mam 1000 golda, ale ty masz na skiny byś wygrała, teraz masz lepszego skina. Ja miałem 1000 golda dwa razy! Nie! To ty miałeś 1000 golda! No ja miałam 1000 golda. Ej, bo ja spojrzałem na ekran tam, gdzie się nagrywa. Ja myślałem, że to jest twój, a to jest mój. I ja myślałem, że znowu mam 1000 golda. Ty, no to na skiny wygrałem. Tak. Małe zwycięstwo na skiny. Ale to mi chyba za dużo nie zmienia, bo czekaj, bo jak ja wchodzę w moich zadymiarzy, no to ja mam wszystko tak, jak było. No tego zadymiarza i tak bym nie kupił w sumie, więc dobra, no mniejsza te gemy. A czy ty możesz... No zrób to, no. Takie jest życie, widzowie, no udało się odblokować tą B. Zaraz może sobie jeszcze jakiegoś broka wziąć, ale no, na broka już nie masz kredytów. No to pokaż, słuchajcie, oficjalne podsumowanie, no ja już tu nic innego nie wyczaruję. I w tym momencie ty masz punktów? 17, 18, 19. 19, no ja mam punktów 16, ale mam legendę. Ja się czuję wygranym tym, że mam legendę. No to co, no to słuchajcie, widzowie, ja teraz lecę wykonywać karę. A wy pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, jak chcecie więcej takich zwariowanych odcinków. Mega przyjemnie się taki filmik nagrywał. Dziękuję ci, że wpadłaś tutaj mnie rozwalić. Już idzie moja kara, słyszę to. Już łyżka jest gotowa? Ja nie chcę tego jeść. Nie, no nie tak dużo. No miała być cała. A mamy coś do popicia? Wezmę wodę. Ale ja będę musiał lecieć po mleko, nie? Dobrze, że mamy mleko. Mleko dla kotka? Połknie. Przecież to kurcze jest niedobre. No dobra, widzowie. Przegrany challenge. Była umowa, to umowa. Lecimy. Nigdy Elite trwa wiecznie. Au! Spadła mi tolerancja na ostrój. Chciałam właśnie powiedzieć, że solidarnie też zjem. Po reakcji nie wiem, czy zrobię. Dawaj. Dobra. Ale możesz mniejszą. No więc to jest moja porcja, widzicie? Dla nuba. Czujesz gardę potem? Jak pali? No. Dobra, widzowie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Ej, po wodzie jest gorzej. Tak? Ja właśnie tylko czuję to po wodzie. Ej, czuję, jakbym wziął ogniem, nie? Tak, co fajnie, ja zjadłem 4 razy większą łyżkę. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Wpadajcie na Instagram, damy 4 ty. Siemano! I zostawiacie łapki, 12 000 łapek, kolejny odcinek. Pum!